Witam wszystkich bardzo serdecznie w Wielki Wtorek i dzisiaj również, tak jak codziennie, chcemy rozważać Boże Słowo. Pierwszy tekst, który mamy dzisiaj do rozważenia, to króciutki fragment pochodzący ze Starego Testamentu, z księgi proroka Sofoniasza, gdzie znajdujemy takie słowo. Król Izraela, Pan jest pośród ciebie, zła już więcej się lękać nie będziesz. I drugi fragment to fragment wyjęty z Ewangelii Marka, gdzie w 4 rozdziale, 40 wierszu znajdujemy słowo, w którym Jezus zapytał swoich uczniów: dlaczego tak się boicie? Jeszcze nie wierzycie? Czy zastanawialiście się kiedyś, po co człowiekowi do szczęścia jest potrzebny strach? Kiedy się głębiej nad tym zastanowić, to możemy dojść do przekonania, że bardzo często strach, to, że się boimy, ratuje nam życie. Dlatego, że pewne rzeczy, które zapamiętaliśmy z przeszłości, w powiązaniu z tym, co widzimy teraz, podpowiadają nam, co może się wydarzyć w przyszłości. A to sprawia, że jesteśmy w stanie już wcześniej zareagować, podjąć jakieś kroki, które mają na celu nas uratować. A więc wtedy, kiedy trzeba, powinniśmy się bać. Ale czy zawsze musimy się bać? Kiedy popatrzymy się na tekst Starego Testamentu, wtedy możemy się z niego dowiedzieć, że państwo Juda w tamtych czasach było w bardzo nieciekawej sytuacji, dlatego że dokładnie było położone między dwoma wielkimi mocarstwami. Z jednej strony zagrażało temu państwu państwo egipskie, z drugiej strony Asyria. Ciągle Juda musiała się ratować przed pewnym niebezpieczeństwem. Do tego jeszcze dochodzi to, że ci, którzy władali tym państwem, nie zawsze brali pod uwagę dobro swojego ludu, ale bardzo często brali pod uwagę tylko swój własny interes. Do tego jeszcze trzeba dodać, że bardzo często przenikały z tych ościennych państw do państwa Judy wierzenia, które z Bogiem Jahwe nie miały nic wspólnego. Bardzo często ludzie też tym wierzeniom się poddawali. Dlatego też prorok Sofoniasz zapowiadał, że Bóg kiedyś przyjdzie na sąd i wtedy ukaże tych, którzy byli mu niewierni, ukaże tych, którzy działali bezprawnie. Ludzie na pewno zadawali sobie pytanie, czy nas to też będzie dotyczyć, czy powinniśmy się tak bardzo bać. A wtedy Sofoniasz powiedział, że król Izraela, Pan jest pośród was. Jeżeli wierzycie w Niego, jeżeli jesteście Mu wierni, nie musicie się niczego bać. Bóg jest z wami. Z kolei, kiedy popatrzymy na tekst Nowego Testamentu, od razu przypomni nam się sytuacja, kiedy to Jezus wraz ze swoimi uczniami był w łodzi i płynął tą łodzią na drugi brzeg Morza Galilejskiego. Był zmęczony, więc zasnął. Kiedy łódka zaczęła płynąć, kiedy wzburzyły się fale, kiedy przyszedł gwałtowny wiatr, wtedy zdarzyło się niebezpieczeństwo, że łódź zostanie zatopiona, a wszyscy zginą. Uczniowie byli przerażeni, uczniowie naprawdę się bali. Czy był to normalny strach, taki jaki przeżywa człowiek, który pierwszy raz siedzi w łodzi? Chyba nie, dlatego że wśród uczniów Jezusa byli przecież też rybacy, a więc wytrawni żeglarze. Jak przerażająca musiała to być sytuacja, skoro oni nawet byli przerażeni. I wtedy właśnie zwrócili się do Jezusa o pomoc. A On, kiedy się obudził, zdziwił się. Widział, co się dzieje, ale z drugiej strony zdziwił się ich postępowaniem, zdziwił się ich obawami. Jak to? Jeszcze nie wierzycie? Jeszcze się boicie? Przecież Bóg jest z wami. Nic złego stać wam się nie może. Te wszystkie biblijne przykłady pokazują nam to, że my chociaż bardzo często w naszym życiu boimy się. Boimy się o to, co teraz nas spotyka. Boimy się o to, co może wydarzyć się w przyszłości. Mamy w sercu gdzieś zakodowany lęk. Ale przecież Bóg jest z nami. Bóg jest przy nas w każdej sytuacji, w każdej chwili, w każdym momencie naszego życia.
jeżeli tylko otworzymy nasze serca przed Nim, jeżeli będziemy do Niego zwracać się o pomoc, jeżeli będziemy w sercach czuli, że On jest z nami, na pewno nic złego nam się stać nie może. Na pewno będziemy w stanie pokonać wszystkie przeszkody i wszystkie trudności i przyszłość, która przed nami, na pewno będzie czymś, co nie powinno nas napawać lękiem, ale napawać nas radością i nadzieją. W tych trudnych czasach nie jest łatwo o to, aby się nie bać. W tych trudnych czasach nie jest łatwo wyrzucić ze swoich serc lęk. Lęk przed różnymi rzeczami, które nas dotykają. Także i w Wielkim Tygodniu, kiedy to przyzwyczajeni byliśmy co roku do zupełnie innego działania, byliśmy wtedy ożywieni, bardzo dużo chodziliśmy po sklepach, sprzątaliśmy, robiliśmy różne rzeczy. Teraz powinniśmy się wyciszyć? Teraz powinniśmy się zatrzymać? Teraz powinniśmy przemyśleć to wszystko, co leży nam na sercu, co burzy nasz spokój i napawa strachem i obawą. Bóg jest z nami. Bóg prowadzi nas przez nasze życie i na pewno nie pozwoli nam zginąć. Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa i tej pewności, że także z każdym z nas jest Bóg. Bóg, który błogosławi. Amen.